Piłkarze Stali Sanok rozpoczęli zmagania ligowe, choć pierwsze inauguracyjne spotkanie z Lublinianką przegrali 0-2, to tym razem to nie wynik był najważniejszy, a chęć niesienia pomocy. W trakcie meczu z inicjatywy spółki Stal Sanok i Fundacji Czas Nadziei można było zarejestrować się jako potencjalny dawca szpiku. Ja jako przedsiębiorca już nie pierwszy raz wspomagam taką akcję, bo przez swoją firmę uczestniczyłem już wcześniej w takich akcjach i pomyślałem sobie, dlaczego nie, dlaczego też Stal Sanok jako nowa fala, nowy pomysł na piłkę nożną w Sanoku nie miałaby uczestniczyć w takich akcjach. Też pokazać, że zależy nam na czymś więcej niż tylko piłka nożna i też chcemy ludziom pomagać. Każda taka inicjatywa nas bardzo cieszy i takie zaproszenie, ponieważ w ten sposób mamy możliwość dotarcia do nowych środowisk, do ludzi, którzy być może bez tej inicjatywy nie wiedzieliby o możliwości zarejestrowania się jako dawca szpiku. Być może nigdy nie zetknęli się z tą ideą, a w taki sposób po prostu jest możliwość się spotkać, porozmawiać, dopytać, no i ostatecznie zarejestrować. Rejestrowali się wszyscy, działacze sportowi, piłkarze, kibice, a nawet zawodnicy przeciwnej drużyny. Wcześniej się nie rejestrowałem, więc był to odpowiedni moment, żeby skoro robimy wspólnie akcję, też jako dobry przykład zarejestrować się i pokazać innym, że można ludziom pomagać, że warto, że można komuś uratować życie. Wydaje mi się, że to jest bardzo fajna inicjatywa, ponieważ trzeba pomagać drugim ludziom. Kiedyś my będziemy mieli dzieci, ja jeszcze ich nie mam, ale w przyszłości może będę je miał i też mogę kiedyś takie coś potrzebować. Odpukajmy w niemalowane drzewo, że tego nie będę potrzebował, ale jakbym miał i będę potrzebował, to fajnie by było, jakby się ktoś zgłosił i mi pomógł, prawda? Także my musimy pomagać ludziom. Wydaje mi się, że to jest bardzo fajna inicjatywa. To jest bardzo dobry pomysł. Przyciąga nawet wiele osób z trybun, widziałem, że przychodziło. Zawodnicy biorą udział z naszej drużyny, nawet z przeciwnej. To jest bardzo, bardzo fajna akcja. Gdyby nie to, to bym pewnie musiał gdzieś iść, szukać tego specjalnie. Ja tak przy okazji. Nudny mecz, a przynajmniej coś można pożytecznego zrobić. Człowiek jest z natury dobry, uważam. Jeżeli jest możliwość uczynienia czegoś dobrego, pomóc drugiemu człowiekowi, czynią to chętnie. A szczególnie, że w tym przypadku można konkretnie uratować ludzkie życie, konkretnej osoby i do tego jeszcze całkowicie za darmo, bo to nic nie kosztuje. To pierwszy, ale już dzisiaj wiadomo, że nie ostatni charytatywny mecz w Sanoku. Pod koniec sierpnia lokalni politycy i biznesmeni będą namawiać do rejestrowania się w bankach szpiku. Planujemy zorganizować tutaj na stadionie piknik piłkarski, turniej między innymi polityków, biznesmenów sanockich i między innymi też zaprosimy fundację i będziemy zachęcać naszych polityków i biznesmenów do tego, żeby się zapisywali do bazy. Kto nie może być na meczu, a chce zarejestrować się jako dawca, może to zrobić przez internet. Szczegóły na stronie fundacji DMKS Polska.